Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2. No i tak, ostatnim razem zakończyliśmy właśnie tutaj. W Celestial... Nie, to jest... Nie Celestial Tower, tylko... No... no, wieża skręconego smoka. Kurczę, nie pamiętam, jak to po angielskiemu było. W każdym bądź razie, w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy od walki. Walki z legendarnym Zekromem, który właśnie lada moment się tu zjawi. Tak więc, mroczny kamień zaczyna trząsnąć się jakby w torbie. Czy chcemy go wyjąć? Tak. I teraz przekształci się on właśnie w Zekroma. Jakby... wciągnął jakąś aurę z okolicy i zmienił się w potężną siłę. Zaczyna ją teraz wypuszczać. I teraz mamy animację podobną do tej, którą mieliśmy w White. Także... z kamienia wyłonił się Zekrom. Także teraz będziemy mogli się z nim zmierzyć. W sumie to już może zapiszę, a bo w sumie czy jest sens. Dobra, no to lecimy, moi drodzy. Albo dobra, może jednak zapiszę grę. Dobra, miejmy nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa. I tak, wziąłem golerka na start z tego względu, że mamy Earthquake, który mam nadzieję, że nie wykończy przeciwnika od tak. Natomiast myślę, że optymalnie go osłabi. Ponieważ tutaj nie chcę używać Master Balla, tak jak to zrobiłem w przypadku serii White. Z tego względu, że... ale face ma dziwny. Dobra, z tego względu, że jeszcze możemy się przydać na innego boxa, bo nie tylko jedną legendę tu łapać będziemy. Dobra. No to tak. To z mojej strony leci Earthquake, zobaczymy, jak to zadziała. Dobra, Dragon Claw. Na fakt, to jest jedyną też w miarę dobrą defensywą przeciwko Zekromowi, z tego względu, że jest odporny na jego przepotężne ataki elektryczne. Jednak te smocze widzę, że działały tak dosyć dobrze. Dobra, spróbuję go złapać, bo w sumie nie pozostaje mi za wiele nic innego. No to jedziemy. Ultra Ball. No oczywiście, na co ja liczę. Dobra, wykończy mi golerka. No cóż, to ma 70 poziom, więc sprawy nie są takie łatwe. Dobra, kolejnym monem, którego wyślę do walki, będzie... może Galvantula. W sumie nie głupio byłoby go sparaliżować. Może się uda, używając Discharge. Zaryzykuję. To będzie podwójnie nieefektywne, więc raczej wiele mu nie zrobi. Natomiast jest szansa, że paraliż wsiądzie. Jest! Ale dobrze się udało. Fusion Bolt, atak elektryczny, no właśnie, tak się obawiałem z jednej strony, chociaż akurat na Galvantulu nie będzie to jakoś mega efektywne. Ale no. Dobra, próbujmy go łapać. Sparaliżowany mon to troszeczkę łatwiejsze do złapania. Ale tylko troszeczkę, najskuteczniejsze chyba jest uśpienie. Bez statusy tak jak poparzenie czy zatrucie. Dobra, obrywamy. Ale może się uda go złapać. Mam nadzieję, że prędzej niż później. Dobra, trzeci Fusion Bolt. W sumie jakby zużył wszystkie pipliki, to nie byłoby źle, ale... Dobra, muszę coś kolejnego szykować. Wszystkie mony po kolei będą mi padały. Dobra, niech będzie to Magmortar może. Dobra, już niczym go więcej nie osłabię, także muszę kombinować i liczyć na to, że no właśnie, no nie pokombinuję, po prostu liczyć na to, że się złapie. Tyle mi pozostaje. I... jest! Wow, poszło bardzo szybko, bez wycinek. Okej,
O dziwo, Zekrom złapał się. Bardzo łatwo jest to, więc głęboki czerni pox, smoczo elektryczny. Legendy powiadają, że jest w stanie spalić cały świat swoimi błyskawicami. Jakby towarzyszy tym, którzy chcą budować nowy, idealny świat. Okej, okay, czyli naszej postaci. Dobra, nie chcemy dać mu imienia. Tak więc mamy Zekroma. O, jest Jen. Zekrom, rozpoznam w tobie nowego bohatera. Dokładnie. Trenerzy, którzy są wystarczająco silni, by zmienić trenera, który, no, byłby na tyle silny, by zmienić świat. Muszę ci jeszcze coś powiedzieć. Idź teraz do Giant Chasm, czyli do wielkiego krateru. Tam powrócił Kyore. Przynajmniej tak mi mój przyjaciel powiedział. Hulk. Świat, dla którego walczysz, dla ludzi Pokémonów. Chciałbym zobaczyć go. Ten świat pełen miłości. Pewnego dnia Pokémony i ludzie będą jakby związani ze sobą razem, bez potrzeby używania Pokéboli. Po prostu będzie to zwykłe zaufanie i chęć pomocy sobie nawzajem. Stwórz taki rodzaj świata. Okej. Okay. Dobra, pytanie, czy ja mogę stąd sobie polecieć? A mogę. Dobra, polecimy sobie do Irrus, bo wciąż jeszcze nam pozostała pewna ścieżka do odkrycia. No tak, to wciąż nam pozostało jeszcze wiele do odkrycia. Z tego względu też, że mamy pewne dodatkowe opcje, których tyle dobrze byłoby odblokować chociażby. Także od ostatniego odcinka pewnie mi się zmieniła pora roku. Było lato, to teraz, znaczy była wiosna chyba wcześniej, teraz mamy lato. Szkoda w sumie, że nie zimę, bo zima byłaby trochę bardziej przystępną porą dla mnie. Bo mógłbym to eksplorować, że tak powiem, to miasto w pełni, a tak, no to niestety, no niestety nie mogę. No teraz mam lato, wcześniej chyba jeszcze wciąż mieliśmy wiosnę. No dobra, nie zmienia to w zasadzie w tym mieście nic. Dobra, zapaliśmy też Zekroma, w sumie masę innych poksów, o których w sumie sobie nic nie powiedzieliśmy od już dłuższego czasu. Więc sobie zerkniemy, co my tu mamy. Dobra, co znowu? Jak wziąłem komputer Amenity, gratuluję za to, że wygrałem z czempionem, dostałem nowe tapety. Fajnie. No więc idąc dalej, mamy tutaj chociażby właśnie Zekroma. Tak jest, mamy naturę Bolt, która dla niego... No cóż, może nie jest najtragiczniejsza, bo odejmuje ataku dodając defensa. Aczkolwiek atak to jest jego najmocniejsza strona, więc w sumie to tak chyba jednak nie jest za dobrze. W każdym razie jest to Pokémon smocz elektryczny. No i mamy tutaj kilka ciekawych ataków, jak chociażby Zen Headbutt, który jest psychicznym atakiem, może flinchować. Natomiast dalej mamy wyjątkowy atak ekskluzywny do tego mona, jakim jest Fusion Bolt. Choć w zasadzie jeszcze w Victini legendarny mon może poznać też ten atak. Dodatkowo jeszcze mamy Dragon Claw. No w sumie to siła, to celność, to taki, można powiedzieć, wyrzec elektryczny Earthquake. Tam mamy jeszcze Dragon Claw oraz Impression. Ataki raczej nam znane. Więc tutaj widać, że to jest jednak raczej pox pod atak fizyczny, więc tutaj natura jednak jest totalnie do niczego. Dlatego też mam Terra Bolt, która sprawia, że ruchy mogą uderzać niezależnie od umiejętności, czyli taki Mold Breaker w wydaniu Zekroma. Dobra, to w sumie jeszcze mamy całkiem sporo innych nowych poxów. W sumie nie wiem, na czym skończyłem opowiadać. Lećmy od końca. Mamy Sosbaka poxa właśnie normalno. Trafia z tego wyższą formę Diddlinga, również bardzo dobry w ataku, zmienia się chlorofil. Z nowych ruchów mamy coś takiego jak Hornlake. Jest to w sumie atak ekskluzywny chyba dla tego mona, nie wiem, czy coś jeszcze to poznaje. W każdym bądź razie jest to atak, który dzięki... trawiasty w sumie, który działa jak taki Giga Drain, tyle że to jest atak fizyczny. Uderza rogami i wyzysa HP. Dosyć ciekawe. Mamy jeszcze Nature Power, którego siła i typ zależne są od jagody, jakie Pokémon trzyma. Znaczy nie, Nature Power to nie, to było Nature Gift. A Nature Power z kolei jest tak, zależny od miejsca, w którym jesteśmy, wciela się w różne ataki. Może to być chyba Swift, Rock Slide, różne są ataki, naprawdę. No i tutaj w sumie to tyle, jeśli chodzi o jakieś nowe ataki. Mam jeszcze Mieszało, boksa typu czysto walczącego, z umiejętnością Regenerator, to dosyć ciekawa umiejętność, zwłaszcza u tego boksa.
raczej mało użyteczna, bo zmniejsza on, znaczy zwiększa ona trochę HP, czy leczy po prostu, przy wycofywaniu tego poksa. Dobre to jest raczej na poksach bardziej defensywnych, a mięszał bynajmniej taki nie jest, jak widać. Poks oczywiście czysto walczący. Z nowych ruchów mamy, co my tu mamy, w sumie to chyba niewiele tu mamy. Mamy chociażby coś takiego jak High Jump Kick, który jest bardzo silnym atakiem walczącym. Jednak gdy nie trafimy, no to rani on Pokemona, który go używa. Jest też podobny atak Jump Kick o mniejszej sile, z takim samym efektem, no i oczywiście jak nie trafi, rani naszego poksa mniej. Mamy jeszcze bounce, czyli podskok. Poks wyskakuje w powietrze i później spada, uderzając przeciwnika, co może sparaliżować, mam to spore szanse, ale jednak cenność tego ataku jest zadziwiająco niska. No i Wild Guard, U-Turn, to raczej znane nam ruchy. Mamy jeszcze Stafiska. Stafis z kolei poks bardziej defensywny niż ofensywny, ziemno-elektryczny. No i tutaj mamy parę nowych ruchów, jak właśnie chociażby Muddy Water. Jest to atak wodny, podobny z siłą i animacją do surfa, jednak z tym, że ma on dosyć niską celność, ale może też obniżyć celność przeciwnikowi. Przeciwnicy do surfa w walkach 2 na 2 nie rani też naszego poksa obok, a tylko dwa przeciwnika, więc tutaj ewentualnie jest fajny przy doublach. Mamy jeszcze Thunderbolt, może sparaliżować, małe szanse to facto są, ale atak ogólnie jest całkiem dobry. Revenge. Siła tego ataku się... Znaczy on ma obniżony priorytet i uderza z podwojoną siłą, jeżeli zostaniemy uderzeni w tej samej turze. No i Fly, im mniej mamy HP, tym silniej walimy. Co w sumie jest całkiem dobre przy umiejętności Static, którą też ten Pox może mieć. Natomiast tutaj mamy akurat Static, który może spaliżować przy kontakcie. Dobra, co mamy tu więcej? Mamy jeszcze Lyrona. O, to właśnie ma Stardy. Z nowych ruchów to właśnie mamy chyba Automize, który sprawia, że Pokemon, który używa, staje się lżejszy, no i podnosi mu to szybkość o 2 stopnie. To, że staje się lżejszy, jest użyteczne przy... Znaczy, przeciwko może bardziej Grass Knot czy Low Kick, natomiast mniej użyteczne przy Heavy Slam, który jest tym silniejszy, im cięższy jest Pokemon. Mamy jeszcze Bartika z umiejętnością Snowclock, która właśnie utrudnia trafienie go w czasie opadu gradu, co mieliśmy okazję zaobserwować. No i tutaj mamy wyjątkowy atak, jakim jest Icicle Crush. Może wstręczować, bardzo silny atak lodowy fizyczny. No i tutaj reszta to jest raczej nic nadzwyczajnego. Dobra, mamy jeszcze więcej tych nowych poksów, ale już chyba nie będziemy tutaj omawiać każdej jednej sztuki. Bo to odcinka zbraknie. Chodźmy dalej. W zasadzie tutaj się chyba nie poleczyłem. Nie, poleczyłem się przecież. Tak, moje poksy mają się dobrze. Dobra, w sumie niech będzie i golorka na froncie, może być. Pójdźmy dalej. Pójdźmy dalej, a droga dalej to chyba tędy. Dobra, omijamy tą wodę, bo nie chce się nadziać na kolejne dzikie poksy. I tu mam ścieżkę 8, która mimo, że mamy lato, dość deszczową jest. Dobra, coś tu się kryje. Coż to jest? Rergendi. Dobra, trenerów oczywiście też tutaj nie brakuje. Moje Pokémony sprawią, że twoje wyparują. No nie wiem. Dobra, w każdym bądź razie modzik Astor, którego dwa poksy. I pierwszym z nich jest Palpitoid. Mają sprawić, że moje wyparują. Chociaż w sumie przy golerku i deszczu może być różnie. Dobra, wyślemy coś innego może do walki. Tylko pytanie co? Albo dobra, zaryzykuję, zostanę Earthquake. Hydropompa, o nie. Wiedziałem, że to się źle skończy. Na szczęście Palpitoid nie jest jakiś mega silny, więc mój atak, jego atak nie wykończył mnie, ale... A mój go tak, bardzo dobrze. Dobra, kto następny? Vaporeon. Dobra, to już więcej nie ryzykuję. Idź Galvantula. Wapek już z pewnością by mnie dobił. Dobra, no to teraz tak. Na wapku użyjemy Discharge. A jakże? Dobra, tak samo jeden cios. Galvantula kosi. I ostatnie trzym boksem będzie Krogunk. No i tutaj na Kroganga to znowu z powrotem będzie dobry Golurk. No już Krogunk jest wyższą... O, Kroganga to nie wiem, czy mi się w tym okazywa, czy jest taki, a nie boks trująco walczący. Zaskakujące jest, że na tym poziomie to jest jeszcze Krogunk, gdyż dawno on powinien był ewoluować w Toxicroika, swą wyższą formę.
No i wygraliśmy za Stalorem. Nie przegraliśmy, bo nie mieliśmy wystarczająco wilgoci. Cóż, każdy powód jest dobry. Dobra, mam tu jeszcze Tema. 36 z truchem Sludge Bomb. Dobra, co więcej? Tam coś jest. Mist Ball. Dobra, czy ja mogę tu przepłynąć? Pewnie nie. No nie. Dobra, co my więcej tutaj mamy? Mamy kolejnych tynerów. Ach, te dźwięki pluskania. To jakby twoje kroki, czyż nie? To takie słodkie. Słodkie to będzie zaraz zwycięstwo. Walka rotacyjna. Dobra, Ingrid, pani z parasolką i trzy kast formy. Dobra, wszystkie trzy zmienia się teraz formą deszczową. Więc Golurk będzie miał trudności. Że tak to ujmę. No dobra, to tak, wycofajmy się i wyślijmy, znaczy nie, zmianę nie. Chcemy zrobić fight, obrót, nie w tą stronę. W tą stronę i Dark Pulse, Dragon Pulse, znaczy się. Dobra, oczywiście wszystkie się pozmieniają. Nie wiem dlaczego akurat tego wysłała. Może dlatego, że ma jakiś atak lodowy. No w każdym razie i tak padł na hita, więc bez różnicy mi to. Dobra, wraca ten już wcześniej przemieniony. No i niestety chyba trenerce nie damy się wykazać i pokazać nam, co te kast formy potrafią. Ale przynajmniej zobaczyliśmy ich umiejętność w akcji. Uuu, trzyma się! I faktycznie ma Ice Beam. Na szczęście nie zamroził. To jeszcze crunchy. Pewnie jeden był dostosowany do ataków wodnych, drugi do lodowych, a trzeci do ognistych. Tak przynajmniej nie mam, gdyż ogólnie tyle też form ma cast form. Dobra, trzyma się i Sunny Day, zmiana pogody. I teraz mamy formę słoneczną. Mam jeszcze właśnie wspomnianą wcześniej formę lodową. Dobra, wygrywamy to. Jesteś taki silny i tak słodki. Dobra, kończmy z tą słodyczą i chodźmy, a raczej pójmy tam w dół. Dobra, Pulpitoid. Pulpitoida w sumie nie mam. Jest to wyższa forma Tympola. Boxa, którego też w sumie nie wiem, czy mam. Ale chyba tak. Dobra, spróbuję to sobie złapać. Quick Ball. Też w sumie w tutejszych warunkach pogodowych ja są dość niebezpieczny dla Golurka. Dwa, trzy. No i niestety, nie zapał się. Hyper Voice. Na szczęście użył ataku normalnego. Dobra, Piclow wchodzi bardzo ładnie. Zobaczymy, jak zadziała mój Dynamic Punch, czy go wykończy, czy nie wykończy. No wykończył. Ale przynajmniej w miarę expo powinienem dostać. Dobra, to przepójmy się kawałek tutaj. Dobra, duża perełka. Nie wiem, co w sumie nam o krabach robi perła, ale... Nieważne. De facto tutaj na wodzie żyją bardzo zbliżone poksy do takich, co żyją tutaj na mokradłach. Hej, cześć trenerze Pokémon. Jestem członkiem jakby wędrującego trendu czy coś takiego. O, nie masz wędki. Może... To może jednak zaproszę profesor Junipe? Dobra, nie do końca wiem, o co chodzi mu z tą wędeczką. A czy tą wędkę de facto możemy zdobyć, tak, ale to, żeby ją zdobyć, to musimy chyba się faktycznie udać do Nuwemy. I wszędzie jeszcze dojdziemy, więc na spokojnie. Dobra, Stunfisk. Właśnie Stunfiski też tu występują na wodzie.
Dobrze, ale to co ja chcę zrobić, to przywalić Quaken. Pytanie, czy to ma Starly, bo w sumie może mieć. Nie ma. Chociaż nie wiem, czy Starly nie było ukrytą umiejętnością. Może i było. Mniejsza. Dobra, płyniemy. Znaczy idziemy. Ach, kolejny dziki box. Może kolejna szansa za panie Polpiteria? A jakże? Tym razem samczyk. Dobra, spróbujemy. Dobra, jest raz, jest dwa, jest trzy i jest. Siedzi. No to mamy. Mamy Palpitoida. Jest to taki wibrujący, może bardziej rechoczący pox, wodnoziemny. Żyje on w wodach, jak i na lądzie. Używa swojego jakby długiego, lepkiego języka, by unieruchamiać przeciwników. Spoczko. Dobra, czy to jest trenerka? Nie, dokładnie. Znalazłam te kamienie i daję ludziom. To moje proste życie. Skały. Także więc dam ci gorącą skałę, którą znalazłam dziś po południu. Albo wczoraj po południu. Nie wiem. Tak, tak. Jeśli lubisz kamienie, to przyjdź jutro. A może dostaniesz coś nowego. Dokładnie, możemy tutaj dostać jeszcze więcej tych kamieni. Hitrock jest to kamień, który de facto wydłuża efekt działania słońca. Czyli ruchu Sunny Day. Są jeszcze inne też kamienie, jak chociażby Smithrock, który wydłuża czas dłuży gwiazdkowej. Easy Rock, który wydłuża efekt opadu gradu. Oraz Damp Rock, który wydłuża efekt deszczu. Z 5 do 8 tur, tak konkretnie. Dobra, znowu Palpitoid. Dobra, pytanie jak oberwę wodnym atakiem po mnie, ale jak nie, to będę miał prawie poziom. Dobra, Ekel 2 jest bardzo dobrze. De facto stanfiski wolałbym tu spotykać, one są bardziej ekspiodajne. Dobra, mamy kolejnych trenerów. Czy to Pokédex? A, chciałem, żebyś mi pokazał jakieś różne rodzaje poksów. Proszę bardzo, ale to z pewnością po walce. No więc, trenereczka Mai chce mi się bić w walki Shelmeta. No, widzimy konkrety. Chociaż to jest typ robaczy, więc de facto nie mam jakiejś porządnej kontry na niego. Ale myślę, że dwa jakiekolwiek moje ataki go załatwią. Dobra, Thunder Punch. W sumie Shelmet ma bardzo ciekawą formę ewolucji, nie wiem czy już o tym wspominałem, ale żeby go ewoluować trzeba wymienić się za Karrablasta i wtedy Karrablast jak i Shelmet ewoluują. Tak to wygląda. Dobra, mamy poziom na golerko. Gastrodon, o w sumie to nowy box będzie. Do walki z Gastrodon dobrze było mieć coś trawiastego, oczywiście nic takiego nie mam, więc wyślę do walki może Hydreigona. Dobra, no to tak. Gastrodon jest też poksem, podobnie jak Palpitoid wodnoziemnym. Z tym, że trzeba uważać, może się mieć też Storm Drain. Chociaż z drugiej strony nie pamiętam, czy Storm Drain w tej generacji miał ten swój poprzedni efekt, czy nie. Znaczy niegdyś on tylko ściągał na siebie wodne ataki w walkach 2-2, a z kolei później zmieniono ten efekt, że ataki wodne w ogóle na nim nie działają. A z kolei jak jeszcze takim oberwie, to podkręca mu się spec-atak. Ja nie pamiętam tylko, czy to wyszło w tej generacji, czy dopiero w następnej. No i jeszcze Slagma, to jest z kolei poks czysto ogniowy. Taki ognisty, lawowy ślimak. W sumie zastanawiam się, czy gdzieś można go tu złapać też. Ale skoro jest u trenerki, to być może się da. Skądś musi go mieć? Nigdy nie widziałem Pokémonów takich jak te. Dobra, więc pokazaliśmy coś nowego, możemy iść dalej. Prawdziwy rybak jest niecierpliwy, więc musi natychmiast walczyć. Okej. Okay. A myślałem, że jest na odwrót.
Dobra, w każdym razie rybak Ryder i jego Barbage. Tak samo poks wodnoziemny. A to Golurk na prąd. No dobra, niech będzie i Golurk. Barbał trzeba powinien załatwić, o ile ten nie zrobi tego pierwszy. Dobra, Stunfisk kolejny. Dobra, na Stunfiska to ja już wezmę może Samurata z kolei. Stopok ziemny, jakby nie było. Więc mój wodny atak powinien być skuteczny. Dobra, oczywiście nie użyję kontaktowego, bo może mieć statik. No i Whiskash. Wyższa choroba Barboucha. Jako, że to jest poks wodno-ziemny, to i ataki wodne będą w miarę normalnie funkcjonowały. No i pięknie. Przegrałem. To koniec. Owszem, koniec walki z ów trenerem, ale nie koniec tej ścieżki, bo tu wciąż są jeszcze rzeczy i części, które warto byłoby odwiedzić. A, dobra, i ważna rzecz. Pierwszy Pokémona musimy zmienić. W sumie Samurata mógłbym teraz wysłać. Powinien się sprawdzić w tej okolicy jeszcze jako tak. Zastanawiam się. Dobra, nie ma tu chyba nic więcej. Dobra, tu jeszcze mamy trenereczkę. Jeżeli odwrócisz parasol, to wygląda jak płonący, kwitnący w deszczu kwiat. Powiedzmy. No dobra, więc kolejna trenerka z parasolem Tyra. No i teraz będzie Triple Ball. Jolteon Ludicolo Cast Form, ale combo. No dobra, w sumie Samurat ma najbardziej przewalone, bo mamy dwóch przeciwników, którzy są na niego dobrzy. Dobra, użyję może Waterfall na Jolteonie. Tu z kolei użyję Flya na Ludicolo, chociaż z drugiej strony. Dobra, może ma to sens. No i jeszcze Dragon Pulse na Castformie. Dobra, Mega Drain na start. Już Samurat obrywa. No cóż, Ludicolo jest najszybszy, ponieważ ma umiejętność Swift Swim, która popędza go w deszczu. Double Kick! De facto super efektywne, ale robi to tyle co nic. No ale dobra. Dobra, Dragon Pulse Castforma. Najwolniejszy poks w polu walki. Waterfall w deszczu może załatwić Jolteona de facto. Nawet chyba kryt nie musiał być. Dobra, a co zrobi Cast Form? Ice Beam, który oczywiście nie trafił, bo mój poks był w powietrzu. Dobra, użyję. Niech będzie Mega Horn. A tutaj Crunch. Dobra, ponownie Migraine. Bardzo dobrze w tym momencie akurat, że jest tak szybki, ponieważ Fly będzie mógł na spokojnie uderzyć. Nie odzyska sobie z tego HP, nawet gdyby przetrwał, ale nie przetrwał. I Hubs. Dobra, moi drodzy, wygraliśmy. Wygraliśmy kolejną waleczkę. Pokonaliśmy Tyre. Teraz będę kręcić moim z parasolem. Aż jakby woda z niego spłynie. Ty. Dobra, w każdym razie idziemy dalej. I docieramy do nowego miejsca, jakim jest Moor of Irrus. Gdzie nie pada deszcz, co ciekawe. Czy to jest taki jakby zagajnik Irrus, coś tak, tak można by to mniej więcej określić. Jest pewna legenda, która mówi o tym miejscu. Dawno temu była wojna pomiędzy ludźmi, która obróciła, na skutek której las zapłonął, a pewien młody człowiek był tutaj, został oddzielony w pożarze od rodziców. Kabalion, Terrakion i Verizon połączyły się, by zadbać o tego Pokemona, bo to był jakiś Pokemon. Zastanawiam się, czy ten młody Pokemon jakby urósł. No faktycznie jest to zastanawiające. Dobra,
tak, to że może tym już laskiem, moi drodzy, zajmiemy się w odcinku następnym, gdyż dzisiejszy już powoli wychodzi trochę długi, a ja niestety, może jak słychać, w formie najlepszej nie jestem. Dobra, w dzisiejszym filmie to będzie wszystko, ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii, to cześć!